Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Robin z tej strony, a oto Mass Effect'cik, lecę jak szalony. Mamy tu panią Blake, która podobno jest... Witaj, widmo. Bardzo niegrzeczna. Mam dla ciebie propozycję biznesową. Co tam, co tam? Skąd wiesz, że jestem widmem? Wieści błyskawicznie się rozchodzą. W pewnych kręgach informacje bardzo szybko docierają. Pewne kręgi, tak? Znam dwóch wpływowych bossów świadka podziemnego. Ukrywają się w odległych rubieżach i tak się składa, że posiadam ich współrzędne. Możecie wyświadczyć galaktyce. Chcę wykończyć konkurencję. Jak miło, ojej. A co ty będziesz z tego miała? Przeszkadzają mi w interesach. Dokładnie tak. Ich działania zmusiły mnie do zakończenia współpracy. Kiedy będą martwi, zajmę się restrukturyzacją. Okej, okay, mogę cię oskarżyć, to oczywiście pułapka, nie zrobię tego, zrobię to, nie ma sprawy. A czy możemy jeszcze zbadać na przykład tutaj? Jakie przestępstwa popełnili? Handlują narkotykiem, czerwonym piaskiem. Klienci szybko zmieniają się w ofiary. Ci, którzy nie mają już czym płacić, sprzedawani są batarianom jako niewolnicy. Oni krzywdzą niewinnych. Trzeba z tym skończyć. Okej, okay, a ty co w takim razie? A ochronę? Jaką mają ochronę? Nie mam najmniejszego pojęcia. Pewnie się wzięli dobrze odkupali. Odkrzyczali się ostatnio i teraz każdy z nich wierzy, że drugi zamierza go zabić. Będą uważać. Ciekawe, ale wiesz co, dziuniarze? Z pewnością trzymasz ich stronę. Może po prostu cię aresztuję. Pod jakim zarzutem? Przecież tylko rozmawiamy. Zresztą mam doskonałych prawników, tylko stracisz czas. O kurde, to widzę, że się ładnie tutaj wzięłaś. I tak, mamy trzy rzeczy, nie zrobię tego, zrobię to, nie ma sprawy. To oczywista pułapka, moja droga. Będzie na pewno dym. Ja załatwię ich, a potem ty przejmiesz wpływy i spróbujesz załatwić mnie. Wyglądam na idiotę? Zdecydowanie mnie przeceniasz. Jesteś pierwszym ludzkim widmem i wykonujesz ważne misje. Nie interesuje mnie czerwony piasek ani niewolnictwo. Ci goście zasługują na śmierć. Jeśli zależy ci na zdrowiu niewinnych ofiar, mamy wspólny cel. Czyli mówisz, że cel uświęca środki, ta? Troszeczkę takie tutaj ten... Kurczę, no, nie ma sprawy, to tak nie do końca, ale nie zrobić tego też chyba by było błędem. Może spróbujemy naszego szczęścia? Zobaczmy. Skoro są tak źli, jak mówisz, trzeba się ich pozbyć. Wspaniale. Po wszystkim... Będę na ciebie czekała w wyznaczonym miejscu. Po prostu jestem mega ciekawy tego zadania. Miło było cię poznać. Miło było poznać, tak? O nie, a co to znaczy? Dobra, renegat plus 2 dostaliśmy. Tego się spodziewałem, bo przyjmowanie misji od gangsterów, gdy jesteśmy dobrymi mordeczkami, to wiecie, różnie się kończy. Ale dobrze, Liara ani Tali nie zareagowały na nasze tutaj niecne uczynki. No cóż, czasami trzeba zejść na mroczną drogę. A ile w ogóle w renegata aktualnie mamy? No ja tak jak mówię, ja się staram tutaj... No nawet nie dobiliśmy jeszcze do tego pierwszego paseczka tutaj, także spoko, taki czasami zbocze z prawej ścieżki, ale bez przesady. A w ogóle codziennik nam mówi, że mamy od groma i cholera i jeszcze więcej tych misji. Zaraz sprawdzę, co ja mam w tych misjach do ogarnięcia i zaraz wam powiem, czym się zajmiemy. To pewnie brzmi dla ciebie jak jakaś ankieta, Liaro. Nasze podróże teraz różnią się od moich dotychczasowych poszukiwań. Wolałabym więcej badań, analiz, testów, mniej eksplozji. Racja. Większość rzeczy, które miałam zamiar zawieźć z powrotem do flotylli, próbowała nas w międzyczasie zabić. Dziewczyny sobie pogadały w windzie, a jedziemy na Normandię, ponieważ na aktualnie chyba na Cytadeli nic nas nie czeka. A jestem ciekaw tej zbuntowanej SI, która na Księżycu się... trochę za bardzo rozkokosiła, więc możemy spróbować polecieć tam. Proszę czekać. Tak jest. Trwa proces dekontaminacji. O, dekontaminacja 30 razy. Dobra, i jedziemy właśnie na mostek od razu. Zapisano, oficer okay. Dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Dobrze, Chillera Presley. Teraz już tutaj Shepard na działo wskakuje zaraz. Jedziemy na Księżyc, czyli nasze rodzime tutaj strony. Wiadomość. O, jeszcze jakieś łączę. Newsy. Komandorze, właśnie nadają wywiad z wami. O. Nie mam pretensji, że wyszliście w trakcie wywiadu. Okej, okay. Mówiłem do ściany, wszędzie on, no trochę... Ser, ona chciała mi dogryźć niezależnie od tego, co mówiłem. Dokładnie. Pewnie macie rację, Shepard. W końcu mogło być dużo gorzej. Chciałem tylko, żebyście wiedzieli, jak to zostało przyjęte na Ziemi. Okej. Okay. Nie zatrzymuję was dłużej, Shepard. Piąta flota do odbioru.
Na ziemi ludzie, tak, usłyszeli wywiad. No tutaj nie do końca byłem zadowolony z tego, że pytało o te dane odnośnie Sarena, dlatego zrezygnowałem z dalszej części wywiadu. Lecimy do naszego Układu Słonecznego, który jest chyba... Cholera, gdzie on może... Czy to lokalna gromada było nazwane? Układ Słoneczny? Tak, w lokalnej gromadzie Układ Słoneczny jest. Więc lecimy do naszego układu, w tym, w którym żyjemy. Normandy odpalone i lecimy. I to 10 odcinek swojaki. Jak to szybko leci niesamowicie. Przynajmniej dla mnie, naprawdę, że to już 10 odcinków. A czuję się, że za dużo nie zrobiliśmy w te 10 odcinków. A tak naprawdę zwiedziliśmy pełno różnych planet i przeżyliśmy już naprawdę ciekawe przygody. A wydaje mi się, że zbuntowana WI, to nie SI, tylko WI na Księżycu, może być całkiem ciekawa na dzisiejszy odcinek. W sam raz do pokazania. Komandorze. Przyszła bezpiecznym kanałem. No, stop. Shepard, mówi admirał Kahoko. Wiem, kto zastawił pułapki na moich ludzi. O. Zabiły ich miażdży paszczy. Tak, pamiętamy o tych ziomach. Kto to zrobił? Ja mam nadzieję, że ta wiadomość do ciebie dotrze. Ta organizacja nazywa się Cerberus. Cerberus! Zajmuje się brudnymi operacjami przymierza. Jest ściśle tajna i chroniona najlepszymi zabezpieczeniami. Kilka miesięcy temu rozpłynęli się w powietrzu. Nikt nie wiedział, gdzie się udali, ani co planują. Na pewno coś knują. Przeprowadzają nielegalne eksperymenty genetyczne. Podobno chcą stworzyć superżołnierza. Nie mam żadnych dowodów, ale znalazłem współrzędne jednego z ich kompleksów badawczych. Przesyłam je z tą wiadomością. Nikt nie ma nad nimi kontroli. Trzeba ich powstrzymać. Ja już swoje zrobiłem. Kolej na was. Zadzierać z Cerberusem? To prawdopodobnie moja ostatnia wiadomość, Shepard. Cerberus mnie szuka. Muszę zniknąć na jakiś czas. To będzie ciężkie, cwęku. No i jesteśmy, moi drodzy. Mamy planety z naszego Układu Słonecznego. Jak widzicie, wszystkie znane. Merkury, Ziemia, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun, Uran. I jest malutki Pluton na końcu. Możemy sobie od razu na Pluton skoczyć. Oczywiście fajne jest też to, że możemy przeczytać o tych planetach sobie, tak jak i o innych, które no ten, które też się pojawiały. Możemy po kolei na przykład Merkury zobaczyć. Możemy sobie poczytać nawet. Fajne różne ten. Ziemia, proszę bardzo, moi drodzy, jest Ziemia. Proszę bardzo, wszystko ładnie podane. Ludność, stacje L4 i L5. W ogóle ludność, powierzchnia 11,4 miliarda. Ogólnie mamy wszystkie tutaj ten. Długość dnia 23,9 ziemskiej godziny. W ogóle what the fuck. Że to jest Ziemia, to wszystko powinno być ziemskie. Ale no, jest ten. Chociaż ma to w sobie sens, dobra. 23 stopnie Celsjusza, temperatura na powierzchni. Tak przyjemnie, mamy tutaj takie ładne chmurki nad ziemią płynące. No, także fajnie. Chciałem sprawdzić oczywiście też wszystkie planety, bo możliwe, że ktoś będzie można zeskanować w poszukiwaniu surowców. Na Merkury już był, teraz Mars, na Marsie. Na Marsie zostały znalezione te pierwsze proteańskie, właśnie ten artefakt protean tutaj, więc tutaj baza na Marsie też jest. Na Jowiszu coś fajnego? Niestety nie tym razem. Ogólnie też każda planeta chyba ma jakąś swoją historię związaną trochę taką mass efektową, że na przykład Saturn postanowił istotne źródło paliwa Hel-3 dla fabryk korzystających z energii fuzyjnej tutaj, więc i coś na Księżycu nawet się udało zrobić ludziom, więc to też fajnie jest przedstawione. Na Neptunie może? O kurczę, wygląda na to, że ciężko będzie znaleźć jakieś surowce w Układzie Słonecznym. Pewnie wszystko już zostało tutaj ostro przetrzebione, więc chyba żeśmy sprawdzili. Nie ma chyba tutaj żadnych skałek w koło. To co? Lecimy na Księżyc, bo na Księżycu jest ta zbuntowana WI, którą musimy się pozbyć. W ogóle kolonia założona w 69, ludność 4,1 miliona ludzi w ogóle. Także na Księżycu ludzie też się usiedlili. W sumie zastanawiam się, jaki ciężar byłby w stanie przyjąć Księżyc na siebie, żeby cały czas orbitować po tej samej jakby trajektorii. Team na dziś, może weźmiemy sobie męski team, Urdon Vrex oraz Garus Vakarian. Co wy na to, cwańki? Ja myślę, że ostatnio biegaliśmy z dziewczynami, teraz tutaj męski oddział weźmiemy. Urdontowi zamontujemy chyba nowego shotguna. O, jaka piękna ziemia była w tle! Wow, kurde, super. No tak, jesteśmy na Księżycu, więc będziemy mieli widok na Ziemię, więc teraz no, mamy tutaj nasze rodzime strony wręcz, lądujemy na Księżycu, który doskonale znacie z nieba. Mamy też słońce nasze piękne. Dobra, zaczynamy. Mamy tutaj poligon przymierza oraz szczątki. Możemy zacząć od jazdy na te szczątki. Wylądowaliśmy w jakimś wielkim kraterze. Jest ziemia w oddali. Super to wygląda, powiem wam, naprawdę. Możemy tak sobie porównać te widoki, które widzieliśmy do tej pory z nowymi.
I dosyć płaski jest Księżyc, ale właśnie, jestem ciekaw, jak dużo byłby w stanie Księżyc utrzymać, zanim by zaczęły się dziwne jakieś rzeczy dziać na Księżycu, albo z Księżycem samym sobie. No i co standardowo, ja jadę, jak coś znajdę, to wam pokażę, już widzę, że tam w oddali chyba jest to miejsce, które musimy zbadać. Chyba, dobra, to już sobie dojedziemy razem. Także no, dzisiaj taka zabawa, tak, szczątki będą. A, i trzeba będzie dać zaraz tutaj mojemu teamowi jeszcze itemki. To akurat obadamy tutaj to, damy itemy i później polecimy już do bazy. Może uda nam się ogarnąć jakąś tą sztuczną inteligencję. CCCP Luna 23 w ogóle, no to grubo. Co w takim pięknym rosyjskim tym? Elektronika, zbyt niski poziom? Chyba żartujecie. Jezus, jak to? Garus, ty masz elektronikę? Znaczy, chciałem w oddział wejść. Co ty mówisz? Garus, elektronika? O Jezu, na pierwszym poziomie. Ale lipa. Ale ty masz dużo punktów? Masz dużo punktów. To dawaj od razu tą elektronikę, jedziesz, kurde ziomo. Nie wiem, jak dużo mistrzowskie przeciążenie mamy, więc chyba powinno się udać. Okej, okay, urdącik, ortodącik, zaraz zobaczymy. Dobra, rozmontuj. Mogę, uff. Dobrze, że miałeś punkty, cwaniaku. Dobra. Mamy Kryonaboyer, skener bojowy 5. No to super. Dziękuję. CCCP w ogóle, to rosyjska ta jakaś. No i udało nam się, więc teraz na poligon możemy śmignąć, ale zanim to, tak jak mówiłem, weźmiemy Garus, snajperka jakaś lepsza dla ciebie, chyba nic nie będzie, chociaż widzę, że tutaj więcej obrażeń z pogromcy 5 byś miał. A ciepło i wskaźnik celności nie spadną aż tak, a sporo obrażenia, to możemy ci zamontować w sumie, miej to. A u ciebie jak to wygląda? Fragmentujące 6 masz zamontowane, wow, okej, okay. Nie wiem, kiedy ja ci to montowałem. Ten reduktor odrzutu, skaner bojowy może? Kurczę, skaner bojowy nie byłby zły, by mi dużo dał. Do stabilności broni 18, to dawaj te żyroskopy zamontuj. I urdącik tutaj dla ciebie już masz najlepsze, co może być. Ty masz skaner bojowy, chyba zamontowany. Nie, możesz mieć lepszy. To zamontuje ci skaner bojowy. Kryon, fragmentujące 6 masz. Kurde, jaki to jest team, jakie to są koksy największe tu biegają. No i super. I to mi się podoba. Fragmentujące 6 byśmy mogli zamontować. No pewnie, że tak. I tutaj chłodnica 3. Chyba chłodnica 3. 14 absorpcji ciepła. To jest mega spoko. Stabilność broni nie byłaby zła, ale zostajmy przy tym, co mam. Ze zbroi, kurczę. Żałuję, że cały czas nie mam pancerza dla człowieka. To jest mega bieda. Czy ty, cwaniaku? A ty masz w ogóle już mega spoko. Także przydałoby się trochę rzeczy. To co? Jedziemy. Widzimy się za moment gdzieś tam już na tej stacji. Chyba będę musiał spróbować wjechać tu jakoś pod górę, bo inaczej trochę będzie krucho. Także za moment będziemy na miejscu. Okej, cwaniaki, już dojeżdżamy i na skanerze widzę, że będą kłopoty, że mamy tutaj właśnie jakieś ciężkie wieżyczki, które strzelają do nas rakietami. Co tu się dzieje? Są w ogóle wieżyczki przymierza, no wiadomo, to zbuntowany wuj we mnie strzela, a nie żaden jakiś żołnierz, który mógłby później dostać na łeb. Także to coś wie, że my przyjechaliśmy tutaj specjalnie, żeby ogarnąć temat. Ała, te kurde rakiety na łeb przyjmuję. Pięknie, udało się. Widzę, że to są 4 punkty. Nie wiem za bardzo, od którego zacząć, ale możemy podjechać tutaj do pierwszego z brzegu. Będzie wejście, kontrola tutaj, wejście do budynku, więc będziemy mieli 3 budynki łącznie chyba do odwiedzenia. Mapa obszaru nie podpowiada, że był tu jakiś przeciwnik, ale wiecie sami, że taka sztuczna inteligencja to może być naprawdę upierdliwa. Nie musi być fizycznym przeciwnikiem nawet. Złącze energetyczne, to jest złącze? Nie mogę nic z nim zrobić, mógłbym je wybuchnąć pewnie. O, mamy łatwą deszyfrację. Świetnie, to od razu robimy. Oh shit, dobra, trochę ten. Mamy już ładne karabiny i ulepszenia na w ogóle 5 poziomie, także super. Dobrze, że tą deszyfrację ogarnęliśmy, bo inaczej by było trochę krucho z tym wszystkim. Pięknie, kolejne bronie, 5 już, więc też już takie ze średniej półki. Widzę przeciwnika jednego na radarze, to ten radar chyba u Wrexa. No, teraz ładniej tu przeciwników sprawdza. I znowu ta tajemnicza muzyka, w ogóle soundtrack z Mass Effecta jest bardzo kosmiczny, momentami przerażający wręcz. Sondy jakieś tutaj mamy, jest tu jakaś sonda. O kurde, ale odpalona. O Boże, nie, co się dzieje? O, dobra, cofnij byku. Dobra, to było bardzo złe. O Boże, gdzie, bo one mi przelatują z boku, muszę się schować. Okej, tarcze, cwaniaku, wzmocnienie tarczy, dawaj. Regeneruj. No, to kurde jest naprawdę parszywy sprzęt tutaj. Skubana się odpaliła na pełnej. Dobra, spróbujemy tutaj szybko
próbujemy szybko załatwić sprawę. Chyba będę musiał użyć apteczki, jak to dalej pójdzie. Na szczęście, dzięki temu, że mam tarczę, ja bym tutaj chyba to też spróbował odkształcić, bo inaczej będzie krucho. Dobra, szybka apteczka. Dobrze, ale to ciężko trafić schowanie. No dawaj tą sondę, cwajku, pięknie. Okej, okay, z drugiej strony jakaś jeszcze. Wow, to było bardzo niebezpieczne. To chyba mój team dosyć mocno wziął mnie teraz na plecy. Ale udało nam się, mocne bariery i wytrzymały te wszystkie ciosy. Ale kurde, jak to pierdyknęło, to ino roz. Dobrze, że Wrex ma shotguna przy sobie, to na ten krótki dystans zaorał towarzystwo. Inaczej by było średnio pewnie. Złącza energetyczne, czy jest sens coś z tymi złączami robić? Ja widzę, że tak, można je wybuchnąć i przy okazji stracić HP oraz tarczę, super. Mogłem to sobie zostawić na przeciwników. Okej, myślę, że skrzynkę jak jakąś zobaczymy, to nam giereczka podpowie. Tu na razie widzę, że nic ciekawego nie mamy, więc biegniemy. Okej, mamy 4 punkty w ogóle tam dalej gdzieś. A to pewnie właśnie jak przejdziemy przez te drzwi. Nawet więcej, z 8 punktów. Okej, nie mam pojęcia, co to może oznaczać. Takie dużo wykrzykników jest za mną. Mogę wam pokazać, jakbym się odsunął. Czekajcie, są takie... prawie rozlałem herbatę. Są takie wykrzykniki tutaj i właśnie mamy ich bardzo, bardzo dużo na radarze, więc ciekawe, co to oznacza. Pójdziemy najpierw w lewo. Cóż tu się dzieje? Szybki zapis ukończony. Okej. Mamy dostęp jakichś danych. Zobaczmy, bo jest tego więcej. Przewody zasilające tu są. Okej, tylko że ja z przewodami nic nie mogę zrobić, pewnie, więc zgaduję, że muszę port danych obmacać. Okej, dostaliśmy dostęp do portu danych. Okej, przewody zasilające. Okej, czy ja powinienem coś z tymi przewodami zrobić w sumie? Też dobre pytanie. W sumie, co jest przewodem zasilającym? Bo ja najeżdżam na to, a nawet nie wiem, gdzie jest jakby to coś. To są te przewody zasilające, tak? Tak. Czy powinienem je popsuć na przykład? Zobaczmy, co mówi dziennik właściwie. Zbuntowana. Proszę bardzo. Zniszcz przewody w każdym z rdzeni. Po 8 przewodów jest na każdy rdzeń. Czy muszę po prostu je zniszczyć? Rozumiem. Nie ma problemu, bardzo chętnie. Toksyczny gaz jest spompowany do bunkrów. O nie! Toksyczny gaz! Ty toksyczny gazie! Okay, musimy zniszczyć jak najwięcej tych. I jak najszybciej uciekać, bo okazuje się, że nasza zbuntowana tutaj bierze gaz, pompuje. Rzeczywiście na zielono jesteśmy. Jakby zatruci. Okej, czyli musimy zrobić szybką akcję. Okej, więcej przewodów. Fajnie, jakby mi Tymek pomógł w strzelaniu do tego, ale tak to muszę wykonywać całą robotę ja. Ale okej, póki mamy apteczki, nie powinno nas bardzo boleć to, że jesteśmy podtruwani delikatnie. Dobra, czysto, czysto. Światełka na optycznych komputerach głównych migoczą i zamierają. Pierwsze z trzech zawierających WI gniazd przetwarzania danych jest odłączone od sieci. Udało się. Udało się i chyba nie ma tutaj niczego ciekawego. Możemy póki co stąd się zawijać. Kontrolka drzwi. Tak, nie ma tu nic więcej. Szkoda, że żadnej skrzynki nawet nie dostałem, no ale cóż, nie zawsze można mieć pełno itemów. Więc pierwsza baza odwiedzona. Lecimy do kolejnej. Dobra, cwańki, jesteśmy w kolejnym bunkrze, właśnie wchodzę do środka, niby teren bezpieczny, ale nie ufałbym tak bardzo Garusowi, bo dalej może dużo siedzieć znowu tych przeciwników, tym razem nie będę się może pchał tak, żeby zginąć od razu. Dobra, przyjęcie, piąteczki wpadają i wyśmienicie, później będziemy to rozdysponowywać po teamie i żadnej więcej skrzynki, jest jeszcze zabezpieczona skrzyneczka, otwieramy, tutaj widzę, że będzie dosyć prosto, ładnie, udało się, karabin szturmowy, ale czwórka, to słabo. Myślałem, że piąteczkę dostaniemy chociaż. Okej, już widzę przeciwnika. Prawdopodobnie będzie to na tej samej zasadzie co poprzedni bunkier, więc bez szaleństwa, ale i tak. Teraz już wiem, czego się spodziewać. Okej, możemy się nawet wyleczyć, zanim zaczniemy walkę. O, już mnie widział ten parszywy skoczek. Gorzej, że on skubany jest. Ciężko jak się wychylę, to go trafić będzie mi. O, przyleciało coś, super. Idealnie, dobrze, że wybuchłeś sobie obok mnie, super, dobra. Masz wieżyczko paskudna. Dobra. O! Trafisz w to gówno. Jak to lata. Ojej, tu z tyłu do nas strzela. Dlaczego panowie nie mówicie? No i pięknie. Bardzo dużo ekspa za nie wpada za te wieżyczki. Chyba wszystko w ogóle. Właśnie, brak celów jakoś. A wy dostaniemy... Wow, panie! Za to... Zabicie tych przeciwników dostajemy miliony. W ogóle nie wiem, czy zauważycie, ile mamy pieniędzy. Mamy już ponad ćwierć miliona. Więc robienie misji... A jeszcze nie sprzedałem żadnego syfu z tych starych takich ulepszeń ani broni, więc mamy jeszcze w zapasie bardzo dużo
bardzo dużo kasy w postaci itemów, więc jakbym w końcu wziął się za drużynę, wyposażył każdego w najlepsze, co można wyposażyć i sprzedał ten syf, który jest nam niepotrzebny, to może, kto wie, niedługo zbieramy na jakiś super wypasiony kostium chociażby dla naszego bohatera, kosmiczny pancerz jakiś. No bo tak jak mówię, no, narzekam na braki właśnie w pancerzach dla ludzi tutaj. Możemy nosić średni pancerz, a nie mamy nawet takiego. Okej, czy tutaj też są tylko przewody? Chyba tak, więc ten... W sumie, wiecie co zrobimy? Bo karabin szturmowy chyba będzie lepszy. Chyba karabin szturmowy... Tsunami? Tsunami lepsze. Szturmowy będzie lepszy, chyba szybciej się ten. Fragmentujące 6, fragmentujące 5. Dobra, dawaj tę 6. I coś na przegrzewanie dałoby radę. Absorpcję ciepła jakąś. Redukcja odrzutu też będzie spoko. Bo chyba takim karabinem będziemy w stanie troszeczkę szybciej psuć te... W sumie shotguna jeden strzał i powinno być po robocie, ale nie wiem. Chyba z tego będzie najlepiej po prostu walić. Szybkie takie serie. Pola barier kinetycznych ładują się w całym kompleksie bunkrów. O mój Boże. A, takie coś, dobra. Czyli po prostu mamy dodatkowo bariery, ale możemy też chyba podejść po prostu gdzieś przez te bariery. Tak mi się wydaje. Dokładnie. Tylko że właśnie to będzie mnie gryzło. Więc możemy po prostu. O. A, jeszcze takie zrobiliście skumańce tarcze. Dobra. No, lecimy, bo tutaj... A, w ogóle Wrex sobie odpalił jakiś fajny bonus, dzięki któremu nie będzie otrzymywał obrażeń przez jakiś czas. Super, dobra. Co ja mógłbym się pozbyć też tych tarczy, tyle. Nie ma co. Okej, pięknie, kolejne. Te tarcze też szybko dostają. Tylko... Nie, kłam, kurde, łobuzie, bo jeszcze dwa. Bym sobie pobiegł i nic nie ten. Czysto. Ostatnie złącze, ostatnie przewody. Szybka akcja, pięknie. Drugie z trzech zawierających WI gniazd przetwarzania danych zostało odłączone. Trzeci. No cóż, to odłączenie takie trochę takie ten... takie chamskie. Kurde, powiem wam, że sam nie wiem, ale wydaje mi się, że ten pistolet... Zobaczmy, jak pistolet co jest... O, ta snajperka. Jak pistolet co jest taką tam... Ile? No dwa strzały jednak. Dobra, czyli chyba jednak mój pistolet to jest najlepszy koks. Ja mam bardzo dużo też procentowych obrażeń z umiejętności do strzelania z pistoletu, więc może to też mi pomaga. Więc co? Parę barier do rozbicia. Patrzcie, na dwa strzały taka bariera schodzi. Cudownie. I widzimy się za momencik w trzeciej bazie. Okej, jesteśmy w kolejnej bazie i możemy oczywiście sobie tutaj od razu zacząć od otwierania skrzyneczek, więc elegancko, ach, za trzecim razem. Groza 4, nawałnica, Rayko 5, dobra, parę rzeczy wpadło, możemy się wyleczyć Medigel też. Medigel poszedł, bo widzę, że mamy gaz i mamy TT. Mamy gaz i mamy... te bariery włączone we wszystkich kompleksach, więc no trzeba będzie uważać tutaj na HP. Patrzymy i widzę, że mamy też już od razu za ścianą przeciwników. A, one już tutaj widzicie, już tylko czekały. A jakbym tam wam granaska pierdyknął eleganckiego, nawet dwa. Łapcie te granasy, odrobina z edykacją, parszywe roboty. Okej, łatwo. Te sądy, szybka akcja. No i wszystko od razu zabite chyba. Czysto, dokładnie. Wszystko powyklepywaliśmy elegancko raz, dwa. Tutaj chyba nawet nie ma co skrzynek szukać, tylko od razu biegniemy wyłączyć tutaj zbuntowaną WI. Nie wiem, czy przypadkiem z tym ten wątek nie będzie troszeczkę... Znaczy nie wiem, czy to ten motyw, ale chyba coś mi się kojarzy, że ta WI to nie taka byle jaka WI. Ale nie chcę mówić, bo może popitoliłem teraz trochę motywy, ale całkiem zabawnie, bo chyba tak. Jest szansa duża, że to WI ładują się dodatkowe sądy ochrony. Oho, czyli będziemy mieli jeszcze więcej przeciwników do poklepania, więc ruszymy szybko. W sumie ja mam to odprowadzanie ciepła na tyle duże, że mogę cały czas klikać przycisk lewy myszy i ładować tym wszystkim. Okej, czyli dodatkowe sądy, tak, już tam latają, więc super. Paskudni sądy. Wow, brak tarczy już? No to elegancko. Niedobrze, bardzo niedobrze. Rzućmy jakimś tam granatem. Pięknie, jedna padła. Okej, ten brak tarczy mnie trochę boli. Dodatkowo cały czas jesteśmy podtruwani. Przez to, że te sądy tak skaczą, to są tak upierdliwe do trafienia. Niesamowite. To się odpaliła. Okej. Spróbujmy tak manewrować, może żeby nie oberwać. Wiem, że tarcze padły, ja prawie też padłem, kurde, łobuzie. Także no, nie ma lekko. Dobra. Obszar czysty, też strzelamy. W ogóle to jak się strzela i chodzi, to strasznie żygogenne jest. O Jezus, aż mi się niedobrze zrobiło przez chwilę, nie wiem czy mam też. Ale strasznie, jak się chodzi i strzela, to takie
Oczywiście tak, praca kamery chyba jest taka nie za fajna. Niemal ogłusza cię nagły wybuch zakłóceń na wszystkich częstotliwościach. Ekran twojego kombinezonu odczytuje to jako serię zer i jedynek. Jeśli chcecie, to możecie na szybko przetłumaczyć sobie ciąg zer i jedynek. Ja mogę to po odcinku zrobić, będzie szybciej. Powtarzają się raz za razem, pokrywając wszystkie częstotliwości do momentu, gdy światełka na ostatnim gnieździe W i migoczą i zamierają. Osiągnięto klasę specjalizacji. Twoja klasa specjalizacji zastąpi twoją podstawową klasę w talentach na ekranie oddziału. Stopnie talentów w twojej klasie podstawowej zostaną przeniesione do twojej klasy specjalizacji. Udaj się do ekranu oddziału, by obejrzeć bonusy, które będziesz zyskiwać z każdym stopniem w twojej klasie specjalizacji. Szturmowiec albo Nemezis możemy sobie wybrać. Szturmowiec. Szturmowcy to świetnie wyszkolone maszyny do zabijania, radzące sobie doskonale we wszystkich sytuacjach w walce. Żywotność, ochrona przed obrażeniami, ulepszona zdolność, niewrażliwość lub bariery podnosi zdolność przepływu adrenaliny albo Nemezis. Nemezis to specjalista biotyczny, który zadaje przeciwnikom obrażenia, używając pól efektu masy. Wydłuża czas działania i zwiększa obrażenia zadawane przez wszystkie zdolności biotyczne, ulepsza odkształcenie i podniesienie. Jak sami widzicie, ja z tych umiejętności biotycznych, kurczę, nie korzystam za często, a powinienem, więc chyba wyjątkowo wybiorę szturmowca. Ale dodatkowo też mamy tu zdolności przepływ adrenaliny, niż wrażliwość i bariera, więc wydaje mi się, że szturmowiec będzie na pewno spoczy. Wyleczmy się. I zobaczmy tutaj, też oczywiście zgarniamy cały ekwipunek w oddziale teraz, tak? To będzie. I to, któreż? Nie, to nie szkolenie szturmowe było? To coś innego chyba było, to specjalizacja nasza. Szturmowiec oczywiście, już jesteśmy szturmowcem, więc super. Ja mam 6 punktów w ogóle do rozdania. Można by było to gdzieś dać. Tak jak mówię, w sumie może w zaawansowaną barierę? A może ten szturmowiec? Bo ten szturmowiec też, tak, to ten szturmowiec chyba, co tutaj teraz wybraliśmy, tego szturmowca, to byśmy mogli tutaj rozwijać też. Tylko, że do zaawansowanej bariery fajnie by było chociaż dotrzeć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, akurat te 6 punktów byśmy mogli dać. Bo zaawansowana bariera może być całkiem przydatna. Wy tutaj, chłopaki, sobie przydzielcie punkty, jak uważacie. Zaawansowana rzeź dla Wrexa, grubo, grubo. No i sympatycznie i milutko, możemy biec. Fajnie, że otrzymaliśmy dodatkowe tutaj jakby umiejętności, dodatkowe ten... Taki awans jakby w szeregach, dzięki czemu mogliśmy wybrać talent specjalny. Super, no to co, teraz śmigamy. Chyba wszyscy będą zadowoleni z naszej roboty. Udało nam się pokonać tą zbuntowaną WI. Odcięliśmy zasilanie i teraz będą mogli znowu ją ogarnąć i przystosować do tutaj zabawy. Czyli tak w tych trzech bunkrach, kurczę, tutaj szalała. Nieźle. Chcę zobaczyć, co się stanie, jak wyjdziemy, bo wydaje mi się, że dostajemy też pewnie jakiś tam szybki komunikat od kogoś, że super robota Shepard, że ci się udało i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim jeszcze z Księżyca się ulotnimy, to pojadę jeszcze gdzieś tutaj w jakiś drugi, zupełnie koniec mapy i zobaczę, czy przypadkiem gdzieś tu nie zostało jeszcze jakichś fajnych tych surowców trochę. Zdajcie mi chwilkę, ja się tu przejadę, zobaczę co i jak. I widzimy się za chwilkę. Okej, co najlepsze, wydaje mi się, że ta nasza WI dalej tutaj, kurde, psuje, bo natrafiłem na 4 wieżyczki w ogóle przymierza, które do mnie strzelają, więc są zbuntowane na pewno. Ale za Freako bardzo dużo expa jesteśmy w stanie zgarnąć za pokonanie ich, także warto było się przejechać. Naprawdę duży exp za wszystkie 3. No i lecę dalej zobaczyć, czy jakieś surowce gdzieś się tu nie schowały. No ale słuchajcie, wracamy na Normandię, chyba nie było nic na tym księżycu, a jak było, to najwyżej jeszcze wrócę, bo ciężko było mi gdzieś tam jeździć w pewnym miejscu. I okej, udało nam się, nie wiem czy tutaj coś będzie, wrogie przejęcie, wyeliminuj gangsterów, gdzie oni siedzą? System Han gromada Gemini Sigma oraz w systemie Dis gromady Hades Gamma. Dobra, to lecimy chyba tych bossów, spróbujemy ogarnąć. Cerberus w ogóle, to też całkiem ciekawe, no bo mamy tutaj tylko te zbieranie i fan. I na Cytadeli skanery. Dziwna transmisja. Aha, bo tu jeszcze mam nietypowe odczyty. Hydra w gromadzie Argos Ro i zbadaj sprawę. Ewentualnie Century w gromadzie Hawking Eta i zbadaj dziwną komunę biotyczną. Ty, to może byśmy zrobili te dwa zadania, które mi tutaj gdzieś uciekły. Nietypowe odczyty, spróbujmy. Hydra w gromadzie Argos Ro. Okej, to spróbuję w takim razie tam polecieć. Do Argos Ro, Hydra. Zobaczymy, czy się uda. Na szybko cofniemy. Hydra, Argos Ro. Hydra, Hades Gamma. Nie.
Okej, jestem już tutaj na miejscu. Odzyskano insygnia Turian. Skany planety Canrum wykazały niebezpieczne promieniowanie pochodzące z orbity. Główny inżynier Adams przeprowadził dodatkowe testy. Broń miała oznaczenie kolonii Parthia. Więc takie tutaj znaleźli go w hydrze. Medgos. Okej. Coś się zaczyna dziać. Sygnał SOS. Transportowca medycznego Sacred Angel. Mamy krytyczną awarię systemu. Tracimy moc. Zarządzam awaryjne lądowanie. Argos Ro. Powtarzam. Argos Ro. Nawala system komunikacji. Podtrzymywania życia. Transponder awaryjny. Nie przeżyjemy. Uśpieszcie się. Okej, więc chyba na poziomie drugim zagrożenie jest tutaj. Okej, Medgos, możemy wylądować i chyba to zrobimy, bo Argos Ro, no to jest tutaj, więc chyba trzeba spróbować. A na Valmarus? Nie, tu nic, więc... możemy szybko jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem tu... O, możemy tu zbadać jeszcze. Hel 3, pięknie. W ogóle jaka ładna planeta to była. Jeszcze Tejar, jakoś tak. I chyba nic więcej nam nie pozostaje, tylko lądowanie. Więc na Valarmus, nie, na Valarmus, tylko to obok, z zagrożeniem drugiego stopnia. Ajajaj, bardzo to wygląda źle, więc no cóż, pospieszmy się, zobaczmy, czy uda nam się kogoś jeszcze uratować z tego miejsca. No i wiadomo, gangsterzy, panowie, tutaj lecimy. Bo już tam muzyczka bojowa była, te takie plumkania. I jedziemy z Koksem, kolejna planeta do sprawdzenia i kolejna misja do wykonania. Trochę się boję, że... Możemy być za późno, ale liczmy na to, że będzie dobrze. Więc lecimy. Mapa już wam pokazuje, jak wygląda. Sygnał transpondera, anomalia i szczątki. Pojedźmy od razu może do tego transpondera. Pewnie nie będzie miał znaczenia, jak szybko się tam znajdziemy, ale od razu uratujmy ludzi, a później będziemy mogli się bawić na tej planecie. Okej, przy okazji tutaj sygnału, bardzo blisko jest złoże toru, więc sobie możemy je od razu odtorować i dostać bardzo dużo wszystkiego, więc zbieramy się i dosłownie zaraz obok był ten sygnał, więc tam jest brak. To tutaj. Stąd dochodzi sygnał. Uważaj, Shepard. Gety, to pułapka! Nie, Gety nas ściągnęły w pułapkę! Czy to pułapka, kurde... Tak, taka pułapka, niefajna. O, wygnoje, parszywe bestie. Co to ma znaczyć? Że Gety takie cwane, skubańce. Dobra. Pancernik Getów do wyklikania. W sumie chętnie bym się pozbył tych małych żuczków, które bardziej wkurzają. Kolejny poziom wbity. Ja cię sunę, co się z tymi poziomami dzieje? O, tam kolejny. A, bo to latajki są w ogóle. No i pięknie. Zaorane. Jeszcze jakiś frajer żyje? Chyba wszystkie. Czyli co? To była pułapka? Zupełnie nic poza tym tu nie będzie? Wow, to wybuchło po prostu. Okej, wychodzi na to, że po prostu to była pułapka. Dokładnie. Więc lecimy na anomalię. Nic tu z tego nie zdobędziemy. Widzicie, to wybucha raz za razem. Jakby miało nam jeszcze zrobić krzywdę, ale nic z tego. Czyli co? Czyli cały ten sygnał był pułapką? Gety potrafiły takie coś zrobić? Znaczy nadać taki sygnał, który ściągnął nas pułapkę? Dziwne rzeczy, że gety są aż tak dobrze przygotowane. Zobaczcie, chciałem wam pokazać jeszcze tutaj górę, którą mamy przed sobą, jak dziwnie wygląda. Tam na szczycie jakby coś było. Ty, może tam jest jakiś easter egg, a może tam coś jest rzeczywiście do zdobycia. Ale mnie to korci teraz, wiecie co, ja sobie podjadę zobaczyć, czy jestem w stanie coś z tym zrobić. Okej, niestety podjazd pod taki szczyt jest niemożliwy chyba, ale z tego co zauważyłem, to na innych szczytach też są takie niebieskie punkciki, więc to chyba po prostu wygląd mapy, ale wygląda całkiem zacnie. Więc no, jadę do normalnego kolejnego punktu, nie będę się wygłupiał, pojedziemy na te szczątki i zobaczymy, co tam jest. Okej, zobaczając z kursu, znalazłem wrak sondy w zupełnie innym miejscu. Zobaczcie, jak daleko był w ogóle od miejsca. Nie wiem, czy ja mogę coś z tym zrobić. Mogę rozmontować, okej, bardzo chętnie to zrobimy. Zobaczymy, co tam ciekawego zostawią. Wzmacniający 6 i bufor kinetyczny 6. Już zaczynamy dostawać szósteczki. To jest fajne. Musimy uważać na to zagrożenie. Jak najszybciej wróćmy do Mako. I czekajcie, to było tutaj w ogóle. Więc zobaczcie, jak daleko od punktu. Ale zobaczyłem pomarańczowe jakieś kropeczki na mapie i stwierdziłem, że podjadę, to od razu zbadam. Tak samo jak wszystkie minerały i tego typu rzeczy. Wow, coś się zgliczowało przez chwilę. Niebo wyglądało dziwnie. Czasami tak się pojawiają te rzeczy na mapie i warto podjechać od razu. Więc spoko. To jedziemy teraz jeszcze do ostatniego punktu. Powiem wam, że manewrowanie Mako wychodzi mi coraz lepiej. Przed chwilą zrobiłem taki piękny myk, że aż jestem z tego dumny. Zwłoki Turianina. No proszę bardzo, dziwna sprawa. W ogóle umarł w bardzo ciekawym miejscu.
trzeba przyznać. Okej, szybka akcja i odzyskano insygnia Turian. Niestety tekstu nie da się odczytać. Insygnia kolonii Gothis. Gothic! Halo, co jest? Kiedy kurde, returnik 2.0? Mamy dużo siana za to i expa dodatkowego. Zwłoki Turianina odzyskano i wydaje mi się, że zawijamy się stąd. To była kurde, niecna sprawa getów, więc ta dziwna transmisja. Udaj się do systemu Century, a to jeszcze nie to, ale no tamto się okazało, że po prostu było baitem, więc pora wracać na Normandię. Zabieramy się z tej okropnej planety poziomu drugiego zagrożenia, to nie są fajne rzeczy. Powiem wam, że właśnie chyba takie zagrożenia kosmiczne wydają mi się najbardziej, taką trwogę wzbudzają we mnie, gdy myślę o kosmosie. Właśnie jakie straszne rzeczy mogłyby się wydarzyć w trakcie takich podróży kosmicznych, na które człowiek nie jest przygotowany. To nieznane jest zarówno piękne, ale i straszne. Więc tak, kolejna nasza misja, o której mówiłem, to będzie ta dziwna transmisja, która w Century, w gromadzie Hawking Eta. Dobra, więc Hawking Eta, Century, lecimy. Szybka mapa, już wam pokażę, gdzie to jest. Okej, okay, tu się stąd oddalamy. Hawking Eta była chyba gdzieś tu. Zaraz zobaczymy, gdzie ta Hawking Eta, bo zawsze mi się popitoli. Tutaj jest, Boże, ostatnie miejsce. I Century, tak, lecimy i gdzieś tam jakiś sygnał podobno na nas czeka. Więc szybki skok przez przekaźnik masy. Pamiętam, że chyba miałem skok przekaźnika masy ustawiony w ogóle na SMS-a. Jak przychodził do mnie SMS-a, to... O! Ale niespodzianka, Przymierze znów nas potrzebuje. Szoki, niedowierzanie. Mówi admirał Hackett z dowództwa Przymierza. Mam dla was zadanie. Oficer Przymierza, niejaki major Kyle, stworzył małą enklawę w układzie Hawking Eta. Mamy prawo przypuszczać, że jest niepoczytalny. To może przerodzić się w poważny problem, Shepard. Dobrze. Przyjrzę się temu. Trzeba sprawdzić. 3 dni temu wysłaliśmy 2 reprezentantów Przymierza. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji od tego czasu. Podejrzewamy, że zwolennicy Kyla po prostu ich zabili. Albo przekapędzili na swoją stronę. To jakaś sekta, Shepard. Major mianował się ojcem Kylem i przyjął rolę duchowego lidera biotyków. Oh shit, brzmi bardzo źle. Kim są zaginieni? O czym mogli rozmawiać z nim oficerowie reprezentujący Przymierze? Chcieli namówić go na terapię. Major Kyle wiernie nam służył przez wiele lat. Przymierze nie zostawia swoich ludzi. Major zapewne dostrzegł w nich wrogów. Jesteśmy prawie pewni, że kazał swoim poplecznikom ich zabić. Grubo. Co jeszcze możecie mi powiedzieć o Kylu? Był przykładnym żołnierzem. Potorfanie zmienił się zupełnie. Widział już chyba za dużo trupów. Nie mógł sobie poradzić z poczuciem winy. Badania wykazały, że nie radził sobie ze stresem. Został ze wszystkimi honorami odprawiony na wcześniejszą emeryturę. Liczyliśmy na to, że będzie lepiej, ale myliliśmy się. Teraz jest już za późno. Cholipka. Wspomniał pan, że jego zwolennikami są biotycy. Tak. Co prawda major Kyle nigdy nie był związany z biotykami, ale chyba z tą grupą najłatwiej było mu się utożsamić. L2? Wielu biotyków czuło, że społeczeństwo nimi pogardza. Kyle prawdopodobnie zobaczył w nich ofiary, które potrzebują ochrony i przywództwa. A oni znaleźli kogoś, kto będzie za nich walczył. Przekonał więc nowych towarzyszy, że to Przymierze jest odpowiedzialne za wszystkie ich problemy. Nie możemy pozwolić, by podburzał biotyków przeciw nam. Dobra, próbujemy. Może nie będę musiał używać przemocy. To może być trudne, komandorze. Kyle jest niepoczytalny. Wierzę w wasze umiejętności, Shepard. Hackett, bez odbioru. Zrobimy co możemy, oczywiście. Dobrą robotę. Okej, i gdzie to siedzi? Jaka fajna tutaj! Tarapto. Co to jest? Typowo wodorowo-helowy gazowy olbrzym. Okej. To pewnie tu dostajemy. Medalion! Podczas skanów odkryto malutki księżyc dający dziwne odczyty. Dalsze testy głównego inżyniera Adamsa wykazały, że jest to zniszczona kapsuła ratunkowa. Udało się odzyskać parę elementów i odnaleziono ligi pierwszych medalion tutaj. No, przy takim gazowym olbrzymie takie cuda. Kolejny będzie Kanktra. Cóż tu mamy? Zbadajmy, zobaczmy. Złoże kobaldu. No to super. Kolejną rzeczą jest tutaj, widzę, że są te chrupki kosmiczne dookoła. O, i mam jakiegoś kosmicznego chrupka tutaj. Zbadamy go sobie. 83. W Hawking Eta udało się odkryć duże złoże paladu na tym. Super, super. Kolejne złoże. Mamy Keldon i Presrop jako księżyc chyba.
chyba i jeszcze Tamera, niestety tutaj nic. Więc albo będzie to press rope, który jest tutaj i tak, możemy tu wylądować. A obok press rope'u jest kladagon, czy jakoś tak, i tu nic, więc po raz kolejny coś malutkiego obok czegoś dużego będzie miejscem lądowania. Był księżyc, teraz to nieźle. No i widzę, że dzisiaj naprawdę dużo robimy, bardzo mi się podoba to. Jest nasz mięski oddział, siła mięśni, jedziemy. Zobaczymy, czy uda się coś tu zrobić. Fajnie też, bo przy takiej dużej planecie, więc będzie piękny widok znowuż na niebo kosmiczne. Kurczę, niesamowite. Więc lecimy, lądujemy. I co? Może... nie wiem, jak z czasem stoimy, ale wydaje mi się, że... A może jeszcze chwilę tutaj pozwiedzamy. Chociaż zróbmy te najważniejsze punkty w tym miejscu. A ja później... O, chociaż wiecie co? Widzę od razu, że gra mnie tutaj w prawo poczęstuje czymś fajnym, więc od razu się udajmy do punktu. Ale wydaje mi się, że też nie ma sensu, żeby za dużo, bo wiem, że takie godziny, odcinki to są kosmiczne w ogóle. Wybaczcie, że też tak czasami wychodzą mi takie małe potworki, jakieś kosmiczne potworki, które naprawdę zajmują tyle czasu na obejrzenie. O nie, miażdży paszcza, naprawdę? Oj, 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 ale dobrze, bo tam jeszcze miażdży paszcza bez tych jest, chociaż bez tych biotycznych swoich tarcz, czarostwa. Okej, okay. ucieczka, ale to trzęsie się, ale to nic sobie, skubana jesteś. Okej, okay, dojazd ci zrobimy, miażdżę paszczu poskudna. Ładnie mnie tu kwasem przyrobił jeszcze, nie lubię cię bardzo. Okej, okay, już jedziesz tutaj, dobra, to poczekamy. O, tu widzę, że bardzo chcesz ten, bardzo chcesz pustać tutaj z tego swojego... Wow, dobra, to było bardzo niskie, ale zginęło. 17 600 hajsu i chyba ponad 1000 expa za nią dostaliśmy. Więc no, takie leże miażdży paszczy. Nie wiem, czy tutaj coś jest. Znaczy jest X-em po prostu zaznaczone i to tyle chyba. Więc tak, takie małe potworki. O, jest ta planeta. Wow, ale wygląda zarąbiście. Powiem wam, że kurczę, super sprawa. Te nieba tu wyglądają. Nie pamiętam do końca, jak wyglądały w podstawowym Mass Effect'cie bez właśnie tej legendarnej edycji. Jak to się prezentowało. Czy to też było aż tak niesamowicie wyglądające, bo wydaje mi się, że chyba mniejsze wrażenie na mnie to robiło, gdy grałem pierwszy raz, chociaż może cholera wie, nie pamiętam, no bo bardzo dawno temu, w 2013 przechodziłem trylogię sobie, więc to panie, prawie 10 lat temu było, także to jest dobry moment, żeby odświeżyć sobie całą serię. Więc co cwańki, może umówimy się tak, że ja po prostu sobie pojadę na miejsce i w kolejnym odcinku zaczniemy od tego miejsca. Kurczę, nie wiem, czy nie chcę też właśnie, żeby za długo to trwało, więc chyba tak zrobimy, że będziemy kontynuować w kolejnym odcinku tutaj nasze zabawy, ale chcę was tutaj od razu zapewnić, że kolejny odcinek pojawi się bardzo niedługo, bo od razu, gdy skończę nagrywać ten, to zaczynam nagrywać kolejny, ponieważ sobie dzisiaj tak zrobiłem, że właśnie będę siedział i nagrywał trochę więcej, więc nie martwcie się, kolejny odcinek na pewno na 100% pojawi się już niedługo, więc nie będziecie musieli zniecierpliwieni czekać na to, co znajduje się za przysłowiową górką. Więc ja w tym miejscu zrobię sobie zapis, podziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, sub, zwolę, łapę w górę i komentarz będą miłe z waszej strony, bardzo mi miło, że jesteście i że oglądacie, seria cieszy się całkiem niezłą popularnością, myślę, że jeszcze nie jeden cwaniak ją obejrzy, to tym bardziej na przyszłość będzie fajna rzecz, no i śmigamy, lecimy, kosmicznie pędzimy, dzięki wam piękne i do kolejnego, na razie, cześć, pa!